Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, czy znane są Państwu wyniki badań przeprowadzone przez podmioty, spółki zarządzające w specjalnych strefach ekonomicznych dotyczące nowych kryteriów, zasad działania inwestorów w tychże strefach przygotowane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego? Z tych badań jasno i dobitnie wynika, że 50% istniejących dziś podmiotów, dodajmy bardzo dobrze i skutecznie, działających w tychże strefach ekonomicznych nie znalazłoby swojego miejsca w nich, bo nie spełniałoby nowych kryteriów, kryteriów pana ministra Morawieckiego. Jakie zatem wnioski i refleksje płyną z tychże badań dla ministerstwa? Czy państwo w ogóle je znacie i czy je analizowaliście? Co państwo odpowiecie na te zarzuty zaniepokojonym inwestorom? Uważamy, że nowe kryteria są zbyt wyśrubowane i nieadekwatne do założeń oraz rzeczywistości. To ważne pytania dla przyszłości wielu podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Dlatego gorąco proszę pana ministra o odpowiedź na nie na piśmie. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Andrzej Gawron.